po to je univerzitet katolický, żeby nauczyć używania rozumu i nauczyć dowartościowania własnej rodziny i kultury. Jak się tego nie będzie robiło, to uniwersytet jest niepotrzebny. Jest rzeczą tak ogromnie ważną, że człowiek jest celem, a nie środkiem. I to jest to, co to jest ta największa alienacja, gdy zamienia się środki na cele i cele zamienia się na środki. I to żyjemy w tej kulturze. Gdy zamiana następuje, to, co jest celem, używa się jako środek. Cele o celu decyduje człowiek. Musi sam odkryć prawdę, odkryć dobro, piękno, prawda, a nie mu tak, narzucane być przez państwo i przez ustroje. Człowiek jest suwerenem i dlatego człowiek jest suwerenem, co jest najważniejsze, by właśnie wybrał dobro, piękno, prawdę, a szczytem tego wszystkiego jest Bóg. Zawsze Bóg jest podstawą, negacja Boga jest negacją człowieczeństwa. Tylko uczciwym warto być, dlatego że jest wtedy się akceptacja siebie, a jak nie, to się stwarza kłamstwo w sobie samym.